w jakimś wieku kobieta może uznać, że co się ominęło, tak? Że już jest za późno na urodzenie dziecka. Ja uważam, że ona może zawsze dać dowód największej miłości i adoptować dziecko, które nie będzie z jej krwi, nie będzie miało cech męża i jej nie będzie widzieć w tym. W Polsce jest bardzo trudne. Samotna kobieta właściwie nie ma szans na adopcję. Może podpowiedzieć tym paniom sposób mojej koleżanki, która mają 43 lata, uzna właśnie, że już dość, że się czuje bardzo samotna bez dziecka. No i narzeczonego sobie znalazła 25-letniego, żeby te geny się przemieszały. To dobrze, bo jest w dobrym wieku do prokreacji. No tak. To według starego Krzysiu... Ma córeczkę 6- czy 7-letnią. Jest bardzo szczęśliwa. Krzysiu, według raportu Kinsey'a to jest tak, że kobieta 35-letnia z mężczyzną 22-23-letnim stanowi najlepszą parę, jeśli chodzi o zadowolenie seksualne. A wiadomo, że zadowolenie seksualne wpływa dobrze na prokreację. Tak, daje ładne dzieci.